Defibrylator AED, automatyczny defibrylator zewnętrzny. Proste i bezpieczne urządzenie, które za pomocą komend głosowych przeprowadzi przez proces defibrylacji w przypadku zatrzymania krążenia. W miejscu, gdzie mamy możliwość użycia defibrylatora, stosujemy go jak najszybciej u osoby, która jest nieprzytomna i nie oddycha. Od tej pory defibrylator będzie szefem całej akcji ratunkowej. Będzie wydawał polecenia, jakie czynności mamy wykonać, zanalizuje rytm pracy serca oraz w razie potrzeby zaleci podanie wstrząsu. Włączamy urządzenie i słuchamy jego poleceń. Elektrody przyklejamy na gołą i suchą klatkę piersiową. Jedną pod prawym obojczykiem, drugą z lewej strony pod sercem. Nie wykonujemy tych czynności w deszczu. Jeżeli potrzeba dokonać wstrząsu, czyli defibrylacji, urządzenie nam o tym powie i samo się naładuje. My musimy jedynie wcisnąć migający przycisk wstrząsu. Kiedy urządzenie powie, rozpocznij resuscytację, rozpoczynamy serię 30 uciśnięć i dwóch wdechów na przemian. Urządzenie określi nam rytm uciśnięć, 100 na minutę. Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego. Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła. Pamiętajmy, żeby nie bać się używać defibrylatora. To bezpieczne urządzenie. Należy tylko postępować zgodnie z jego poleceniami.